Dzień dobry, witamy Państwa w programie O tym się mówi. Piotr Pawłowski i Joanna Wyrzykowska. I witam naszego gościa, Henryk Zawrocki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie i kawaler Orderu Uśmiechu, powinienem powiedzieć nowy kawaler Orderu Uśmiechu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry. Przede wszystkim gratulujemy odznaczenia. Jest w klapie jego wersja mini. Natomiast chcemy zapytać o to, jak doszło do uzyskania tej godności, jaka była droga do tego, czy to było trudne, ile trwało? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że w przypadku pedagogów i osób, które zajmują się dziećmi, jest to jest proces całego życia. To nie jest tak, że można jedną akcją, jednym jakimś tam wydarzeniem. Książką albo piosenką. Nie. Myślę, że to trzeba, i to jest trudne, bo całe życie trzeba swoim przykładem, a w wychowaniu jest różnie, swoimi relacjami z dziećmi po prostu robić coś, co dzieci uznają. I chcę powiedzieć, że to nie jest motyw główny naszej pracy, mówię o wszystkich pedagogach, a jeżeli to, co stało się w moim przypadku, miało miejsce, to jest dla mnie szczególnie ważne i szczególny powód do dumy. Ja trochę znam kulisy przyznania tego orderu, a nawet nie tyle przyznania, co same informacje, która dotarła. To nocny telefon, tak? Powiadomił o tym, że tak. Będzie taka godność. Powiem szczerze, że po pierwszym sygnale byłem wystraszony, bo zwykle w nocy nie przychodzą dobre informacje. To była godzina gdzieś koło pierwszej. Natomiast jak usłyszałem jeszcze słowa swojego syna, nie denerwuj się, tato, no to już byłem ugotowany w całości. Natomiast szczerze mówiąc, po usłyszeniu tego komunikatu, radość wielka, szok, niedowierzanie, ale przede wszystkim myślę sobie, wielka duma i wielka radość. Mówi pan, że pedagodzy nie po to pracują przez całe życie, żeby dostawać nagrody i wyróżnienia. Oczywiście tak jest, ale z drugiej strony jest też tak, że jak nagrodę, wyróżnienie przyznaje dziecko, to mamy pewność, że to nie jest jakaś nagroda wychodzona, wymęczona, wyproszona, tylko po prostu jest z serca, bo chyba nie ma innych istot jak dzieci, które są tak mega szczere. Pamięta pan ten swój początek, kiedy postanowił pan, tak, całe życie zwiążę z tym, żeby robić wszystko, żeby dzieciakom było lepiej? Jak to się zaczęło? Ja pamiętam to bardzo dobrze. To się zaczęło już w dzieciństwie, bo miałem w sobie takie poczucie, że muszę być tam, gdzie są dzieciaki, a szczególnie tam, gdzie dzieje się im krzywda. A więc od początku związałem się z kolegami, koleżankami w domu dziecka i potem tak cały czas o innych sprawach w zasadzie, czy jeżeli chodzi o moją zawodową drogę, nie myślałem, tylko o tym, żeby być pedagogiem. To było moje założenie. Od początku, chociażby różne próby jakby takich racjonalnych rozwiązań, chociażby tym, że mam zostać lekarzem weterynarii. To była podpowiedź bardziej rodzinna. Dobrze się stało, że się nie dostałem na weterynarii i wykonuję to, co wykonuję, bo w tym widzę wielki sens. Dzieciaki wygrały. Opowiedzmy trochę o tych emocjach, które towarzyszyły samej ceremonii. Jak przebiegała? Czy musiał się pan jakoś specjalnie przygotować? Bo coś, niecoś słyszałam, że małe przygotowania były. Szczerze mówiąc, to tak pół żartem, pół serio powiem tak. Ogólnie pamiętam wszystko, szczegółowo nic. Emocje. Bardzo duże emocje i to szczerze mówiąc przerosły nawet moje wyobrażenia. Myślałem się, no co, pójdę, wypiję sok z cytryny, ktoś coś powie, ja przyjmę gratulacje. Nic z tego, nieprzewidywane reakcje, bardzo dużo takich momentów, gdzie po prostu chciało mi się płakać ze szczęścia. To było dla mnie po prostu wielkie wydarzenie. Jak z tym sokiem z cytryny było? Bo przyznam, że kiedy montowaliśmy materiał już po ceremonii i jak widziałam, jak dzieciaki ten sok wyciskają, to aż dreszcze mnie przechodziły. Próbowałem kilkakrotnie przygotować się, więc wypijałem naprawdę codziennie szklankę cytryny. Ale jak zbliżał się ten moment, coraz bardziej byłem przestraszony. Po prostu wcale nie było mi łatwiej. Natomiast najbardziej czułem tą kontrolę ze strony właśnie dzieci, bo one po prostu oglądały, czy ja to wypiłem, pilnowały mało. Kanclerz jeszcze powiedział, że jeżeli nie wypiję, znaczy wypiję i się nie uśmiechnę, po prostu nie przyzna mi tego orderu. Udało się, uśmiech był, wszystko poszło tak jak trzeba. Powiedział też, że jak nie uda się wypić tego soku, to zabiera order i wywozi do Warszawy. To było dla mnie przerażające. Ale sama obecność Marka Michalaka, byłego rzecznika praw dziecka, no jest jakąś taką otuchą, bo on żartuje, śmieje się, tak. I tak dalej, i tak dalej. Nawiązaliście panowie jakiś taki kontakt?
raz, że byłem zaskoczony taką łatwością, jaką pan kanclerz nawiązuje ten kontakt z osobami, które nie tylko są odznaczane, wszystkimi, z którymi się spotyka, głównie z dziećmi. Nawiązaliśmy kontakt taki już po prostu, chociaż mówię, spotkałem się z panem Michalakiem pierwszy raz na przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę, bo mamy wspólny cel, ochrona praw dziecka, a on jeszcze szerzy idee korczakowskie. Także razem, jak to połączymy, nada nam nowego impulsu tak do działań, ale też ułatwi nam też rozwiązywanie wielu problemów w oparciu o te koncepcje. Kiedy tydzień temu rozmawialiśmy w tym studio z panem Michalakiem, mówiliśmy też o sprawie bardzo nieprzyjemnej, mianowicie o tym, że zamilkł telefon zaufania dla dzieci. Dziś możemy powiedzieć, że na skutek zbiórki wszystkich zainteresowanych, wszystkich ludzi dobrej woli, ten telefon jednak działa. Tak, wszystkie takie decyzje ja odbieram ze smutkiem, bo naprawdę tyle rzeczy, tragedii, tyle wydarzeń, które dotykają dzieci, które są z krzywdą dla nich, codziennie spotykamy, że każdorazowe pozbawianie ich chociażby tej możliwości kontaktu z osobą dorosłą, kontaktu z osobą, która umie z nimi rozmawiać i podejmie odpowiednie interwencje, to jest po prostu nieprzyzwoite, delikatnie mówiąc. Jest to z krzywdą dla naszych obywateli, z jakimi małych problemami, dzieciaków. Z jakimi właśnie te małe dzieciaki, czy troszkę większe dzieciaki teraz przychodzą, z jakimi problemami? Co im doskwiera najbardziej? Gama problemów jest bardzo duża. Znaczy od tego, że dzieje się coś złego w domu, że to jest perspektywa dzieci. Często ma to jakby, nie do końca jest to sprawdzane, tak, ale tak naprawdę dzieci czują się samotne. Dzieci czują się zagubione w tym świecie. Często efektem tego jest depresja. I to od 6 roku życia już, co jest nowym zjawiskiem. Często po prostu wpadają w takie pułapki jak uzależnienia, czy od mediów, tak, czy od środków zmieniających świadomość. Także, tak jak powiedziałem, problemy w szkole, problemy w kontaktach koleżeńskich. Więc gdzie byśmy nie ruszyli, to jest ich prawem, bo dzieciaki dojrzewając, młodzież dojrzewając, dochodząc, stając się potem ludźmi dorosłymi, po prostu doświadcza na różnych polach tego życia i tych trudów tego życia. Także po to jest człowiek dorosły, żeby wspierał w trudnych sytuacjach, kiedy nie ma rodziców, są to ludzie, pedagodzy, tacy ludzie, którzy działają w takich organizacjach jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I to wszystko ma spowodować, że dzieciak zawsze jak się odwróci, to może zobaczy, że stoją za nim ludzie dobrzy. No właśnie, są takie instytucje, które pomagają tym dzieciakom, którym los nie zgotował zbyt przyjemnego dzieciństwa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma w Koszalinie placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której 14 dzieci spędza 24 godziny na dobę, tak, można powiedzieć. Tak. Chciałam zapytać o świadczenie 500+. Czy podopieczni tej placówki otrzymują to świadczenie? Jak to wygląda? Powiem, decyzją naszą, i to długo się nie zastanawialiśmy, decyzją prezydium, potem podparte to decyzją zarządu. Pieniądze to są przeznaczane tylko i wyłącznie dla dzieci. Gromadzimy na ich indywidualnych kontach i w sytuacji, kiedy będzie taki moment, będą przechodziły w ten inny stan, tak, w dorosłość swoją, to będą miały już jakiś kapitał. Może on nawet nie będzie taki duży, ale pozwoli im na ten dobry początek. Coś sobie mogą kupić, mogą przeznaczyć na bardzo ważne rzeczy. Oczywiście będą wyjątki, bo jeżeli będą chciały na przykład coś ekstra, na przykład coś, co nie przewiduje statut tej placówki, zastanowimy się, jeżeli to będzie służyło rozwojowi dziecka, jego wzmacnianiu, ale mówię tylko w takich sytuacjach, to będziemy rozpatrywali i takie decyzje podejmowali. To jest szczególny rok, dlatego że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi stulecie. Ta uroczystość również się wpisała. Natomiast chciałem zapytać, co jest takiego oryginalnego dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? Co jest takiego charakterystycznego? Czym się wyróżnia? No, wyróżnia się wieloma rzeczami i pytanie jest po prostu niełatwym pytaniem dla mnie w odpowiedzi, tak? Ale wyróżnia nas wiele rzeczy. Wielkość, ilość placówek, ilość podopiecznych, ale myślę też przede wszystkim atmosfera i ludzie.
to, ja jestem tego przekonany, że tylu wspaniałych działaczy, ludzi, którzy chcą pracować, przecież to nie są skierowane, czy jakby nie ma rekompensaty finansowej często. Ludzie pracują tam dlatego, że mają taką misję, misję pracy na rzecz dzieci. I ktoś, kto trafi już do tego DPD, naprawdę, to w większości już pozostaje do końca. Dlatego, że coś, co tam jest, ja tego nawet nie umiem opisać. Mówię w ludziach, w samym systemie działania, daje takie poczucie sprawczości i potem poczucie, że realizujemy to, możemy szybko zmieniać tak nasze decyzje, ale prawda jest taka, że wszystko to służy jednemu, tworzeniu różnych rozwiązań, różnych pomysłów, które mają zabezpieczać dobro dzieci. Żeby zobrazować to, jak funkcjonuje na przykład koszyński oddział, powiedzmy parę liczb, ile osób zatrudnia, ile ma placówek, ile dzieci jest pod opieką. Myślę, że to też nie jest tak ogólna wiedza. Pracuje w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ponad 100 osób na pełnych etatach. Czyli jest to potężny zakład pracy. Codziennie pod opieką mamy 700 podopiecznych. Prowadzimy 36 placówek różnego typu, bo jednym z haseł w tegorocznych obchodów jest kompleksowość. Czyli pracujemy z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, kończymy na ludziach dorosłych, bo pomagać dziecku to również wspierać, nie wyręczać, wspierać rodziców i opiekunów. I dopiero jak złożymy to w całość, to możemy osiągać takie cele, jakie sobie wyznaczamy. Jeżeli już powiedziałem o tym naszej kompleksowości, to powiem jeszcze o dwóch takich hasłach, które całe życie towarzyszą Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. To jest kompetencja i kreatywność. Jeżeli połączymy te trzy słowa, tak, a za tymi słowami, co one wyrażają, mogę powiedzieć, że to, co robimy, robimy w sposób profesjonalny. I takie jest nasze życzenie, żeby to kontynuować i rozwijać. Jubileusze mają to do siebie, że lubimy robić takie podsumowania. Zmieniają nam się czasy. Jak pan ocenia w czasie całej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jak się zmieniała jego rola? Bo z pewnością te nowe czasy wymagały zmiany tej roli. One wymagały dużej zmiany naszej wiedzy, tak? Bo cały czas musimy być czujni co do problemów, z jakimi dzieciaki do nas przychodzą. One już nie są takie jak po wojnie, gdzie dzieci były tylko tak osierocone czy poszkodowane wojennie. Dzisiaj mamy dzieci z takimi problemami, o których już powiedziałem. Z problemami, które wynikają z rozwoju cywilizacji. Tak. Często dorośli sobie nie radzą, a co powiedzieć o dzieciach. Także organizacja cały czas, mówię to naszej również, cały czas jakby dąży do podnoszenia swoich umiejętności, kwalifikacji i jakby zwiększania swojej wiedzy na temat tego, co aktualnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Jestem ciekawa, jak takie dziecko, które potrzebuje takiego wsparcia, trafia do was, bo dzieci nie są takie wylewne, szczególnie te dzieci, którym się dzieje coś nieciekawego w życiu. Rzadko bywają takie wylewne, rzadko same bezpośrednio szukają pomocy. One mogą demonstrować, że coś jest nie tak w różny sposób, będąc, nie wiem, niegrzecznymi, nie ucząc się i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest ten scenariusz od momentu, kiedy dziecko wymaga wsparcia i to wsparcie od was dostaje? Powiem, zacznę od tyłu. Prowadziłem kiedyś terapię i interwencje osób krzywdzonych w rodzinie i prawdą jest, że dzieci przychodziły najmniej. Dlatego, że działa na to różne czynniki. Boi się rodziców, że się wyda, nie chce być zdrajcą, tak? Nie wie, gdzie szukać pomocy i nie wierzy, że tą pomoc uzyska. I to jakby chciałbym zamknąć. Natomiast dzisiaj w różny sposób trafiają do nas dzieci. Po pierwsze, tworzymy czy robimy wczesną diagnozę dzieci, tak? Wczesna diagnoza to jest szybkie rozpoznawanie, co się dzieje i mamy specjalista. Jeżeli nie mamy, to kierujemy do innych instytucji. Dwa, tak zwana poczta szeptana. Dzieciaki sobie przekazują, idź tam, tam jest fajnie, tam można coś zrobić. Mało, kierują do nas sądy, kierują do nas szkoły, czyli poprzez pedagogów i ośrodki pomocy społecznej. Też przychodzą rodzice, co jest też nowym zjawiskiem, że sami rodzice wiedzą, że jest taka instytucja, że można siąść bez ryzyka, że ktoś ich wyceni, no źle wyceni szczególnie, czy oceni. Przyjdą, pogadają, bez właśnie tego ryzyka, że ktoś powie, o,
nie jesteś dobrym rodzicem. Rodzicem być jest bardzo trudno, się okazuje, bo tych uzależnień tak jest niemało. Ale jak spotka kogoś, to już może w sposób fachowy. Mało spotka innego rodzica, który też tam jest. Podzieli się swoimi doświadczeniami. To jest taki efekt, o który nam chodzi. Jak wiadomo, nikt nas nie uczy, jak być rodzicami, no niestety. Jaka jest dzisiaj kondycja rodziny z punktu widzenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? Jaka jest polska współczesna rodzina? Myślę, że jest rodziną zagubioną. Zagubioną, wymagającą wspierania z różnych stron, tak? Często podlega takim zachwianiom emocjonalnym, bo tutaj się jakieś dzieją rzeczy, no dostało 500+. 500+ jest poważnym zastrzykiem i to powiedzmy uczciwie wspierającym ich poziom materialny. Ale z drugiej strony dla wielu rodzinach, i to z przykrością mówię, jest to czynnik, który jakby jeszcze pogłębia, bo jak ktoś pił, to pije więcej. Niestety tak się dzieje. Stąd chcę powiedzieć, ale też, co jest optymistyczne bowiem, bo nie chcę mówić tylko o tym, że są rodziny w kryzysie. Obserwuję fajne zjawisko, mianowicie ludzie zaczynają rozumieć, że bycie z dzieckiem, przebywanie z dzieckiem jest najważniejszą jakby formą kształtowania tego dziecka. I co jest ciekawe, coraz częściej robią to młodzi tatusiowie. Mhm. Naprawdę. Macierzyństwo jest coraz bardziej popularne. Naprawdę, widzę to bardzo wyraźnie i powiem, jeżeli tak się będzie działo, jeżeli będzie, jakby jeszcze mówię, to całe otwarcie szerokie i pomoc z różnych miejsc, to jestem spokojny, że dla dużej grupy będą to dobre czasy. Natomiast tam, gdzie trzeba interweniować, tam, gdzie trzeba pomagać, będziemy to czynić. Zastanowiło mnie to, jak pan mówił o ludziach, którzy pracują w TPD. Podkreślał pan, że macie fantastyczne specjalistów. Tymczasem no, bardzo wiele różnych dziedzin boryka się z brakiem tych specjalistów. Czy na tej niwie faktycznie nie brakuje osób odpowiednio wykształconych? Mamy ich wystarczająco? Zaskoczę panią redaktor. Wczoraj zgłosiła się do mnie pani z doktoratem, która chce pracować jako pedagog rodzinny w naszej placówce. Nie narzekamy na brak pracowników, jeżeli chodzi o tą całą działalność wychowawczą. Ale też wzmacniamy się i to też powiem jako powód do zadowolenia. Mamy muzyków, aktorów, dziennikarzy, lekarzy, a więc chyba oni czują, że jest tam to miejsce, gdzie mogą się też realizować w taki sposób. Mało. Ja myślę, że dzięki tymże osobom i dzięki moim wychowawcom, pracownikom dajemy coś naszym podopiecznym, czego może by w życiu nie otrzymali. Dajemy takie umiejętności, takie wzmocnienia, że stawiają one je na równi z innymi kolegami, rówieśnikami, tak? Dlatego, że nie wybieramy do śpiewania tych, którzy lepiej czy gorzej śpiewają. Wybieramy wszystkich, bo naprawdę każdy z nich ma taką potrzebę zaistnieć też publicznie, no pokazać się, no, pokazać, a jacy rodzice są dumni. I to mnie zawsze tak jeszcze bardziej wzmacnia. I powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę. Ten kawaler Orderu Uśmiechu, dzisiaj co ja o tym myślałem, dał mi dużą moc. Ja dzisiaj naprawdę z większą odwagą jak dotychczas po prostu będę reprezentował interes dzieciaków. Zawsze miałem trochę takich niepokojów, czy ja do końca mam prawo reprezentować. Ja dzisiaj muszę, bo mam takie wrażenie, że dzieciaki ode mnie tego będą oczekiwały i będą mnie z tego rozliczać. No tak, taka wątpliwość po 37 latach pracy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, to nic dziwnego. Czy podczas samej uroczystości usłyszał pan takie słowa, które w jakikolwiek sposób no, specjalnie na pana zadziałały? Od kogoś? Wiele takich słów usłyszałem. Z jednej strony od dzieci. Mhm. I byłem zaskoczony, że tak budują dojrzale swoje komunikaty, które kierują. Ale były dla mnie też ważne jeszcze z dwóch miejsc. Przyszli moi poprzednicy, już ludzie z odpowiednim dorobkiem życiowym, tak, żeby jakby powiedzieć najdelikatniej, prezesi poprzedni, ludzie z bardzo doświadczeni. I mówili mi coś, co nawet nie pomyślałem, że usłyszę, że oni są ze mnie dumni. Więc sobie pomyślałem, kurczę, no nie zawiodłem was, traktując, że mamy tu sztafetę pokoleń. Ale też dużo miłych słów otrzymam o swoich przyjaciół. A najważniejsze, powiem szczerze, bo to się nie słyszy, tak jak powiedziałem już potem, ja się zagubiłem w tym wszystkim. Ale szczerze mówiąc,
ta ilość przyjaciół, pracowników, znajomych, to już mnie całkowicie rozwaliła, bo cóż byłoby moje świętowanie, przyjmowanie orderów, jeżeli ja nie miałbym z kim się cieszyć. I naprawdę każdemu z nich wiele zawdzięczam. Nie wiem, jak żona podeszła do tego, że został pan kawalerem po latach małżeństwa. Obserwuję ją tutaj z takim zainteresowaniem i chcę powiedzieć, że widzę taką minimalną zmianę. Pyta częściej, czy mi coś potrzeba, czy nie, bo moje notowania rosną. Tak, oczywiście żartuję, bo tutaj nie mogę narzekać, ale prawda jest taka, że mam takie, i to też mówię trochę pół żartem, pół serio, jak bywam na takich spotkaniach z koleżankami, kolegami, to szczególnie koleżanki przypatrują mi się tak bardziej ostro. Uważnie. Uważnie, czyli myślę sobie, chyba coś w tym zmianie stanu jest. Kawaler działa. To jeszcze na koniec króciutko, bo nam się czas kończy. Koszańskie obchody TPD. Kiedy i gdzie? 29 października w Filharmonii, a więc myślę, że w bardzo godnym miejscu odbędzie się gala z udziałem naprawdę wspaniałych ludzi, bo z jednej strony połowę programu dzieci, bez tego jakby mogło być, z drugiej strony działacze i rodzice i wszyscy, którzy pomagają, samorządowcy, organizacje pozarządowe i trzecie też artyści, bo będziemy też chcieli, żeby to było trochę inaczej jak zwykle. Będzie performance, pani, która ze Stanów Zjednoczonych przyjechała, pani Sary Rokosz, będzie wystawa pana Rokosza i będzie występ naszego współpracownika, wspaniałego Maćka Osady Sobczyńskiego z małżonką. Może zdradzę, ale pierwszy raz będą wykonywali piosenki dziecięce w trochę innych aranżach, takich trochę jazzowych. Maciek powiedział nam, że zespół nazywa się na tą okoliczność Osada Jazz Trio. Tak. I wykona standardy jazzowe jakby w wydaniu dziecięcym, no więc to rzeczywiście ciekawe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Henryk Zabrocki. Od 37 lat w TPD, nowy kawaler Orderu Uśmiechu, był naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Państwu również dziękujemy, kłaniamy się, do widzenia. Do zobaczenia.